Cześć, witajcie. Jest z nami tutaj kolega, nie znam go jeszcze, nie znam imienia. Zaraz, zaraz dam ci, zaraz się przedstawisz. Spójrzcie, tylko super sylwetka. No według mnie faworyt teraz do wygrania męskiej sylwetki w Sopocie. Przedstawisz się wszystkim? Tak. Witam serdecznie wszystkich widzów Sixpacks TV. Nazywam się Michał Grygowicz. Jeśli można, to od razu zapraszam na mojego fanpage'a. Jeśli można się zareklamować. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Udało się wejść do finału, co jestem bardzo zaskoczony. Nie spodziewałem się w ogóle tego i nie przygotowałem troszkę tego T-Walka. Także troszkę się mieszałem, ale w miarę myślę, że poszło nie najgorzej, także teraz tylko czekam na wyniki. No super, super. Tutaj widzę, że sobie ladajesz. Powiesz nam coś o ładowaniu, bo wygląda to ciekawie. Przede wszystkim mogę powiedzieć, że rano była, delikatnie mówiąc, tragedia. Nie będę tak stał, żeby talia wydawała się węższa. troszkę byłem podlany wodą, naciągnąłem wody przez noc, bo wieczorem ładowałem się pizzą. Pizza była troszkę zbyt tłusta, miałem i węgle, i tłuszcze, ale pizza wziąłem sobie salami, to salami, wiadomo, było dosyć dobrej jakości, to wypuściło tłuszczu. Rano, kurde, napuchnąłem delikatnie, ale udało się wszystko naprawić na szczęście. Po konsultacji, dziękuję bardzo, z Paweł Rymuza, bardzo, bardzo mi pomógł w przygotowaniach, i trener Wiktor Gryboś. Gdyby nie oni, to no nie udałoby się na pewno nawet eliminacji przejść, bo forma rano była tragiczna. A teraz loda jemy po prostu, żeby dla celów naukowych, bo już jest praktycznie po wszystkim, tylko żeby zobaczyć, jak zareaguje na loda, na przyszłość ewentualnie. Także uczymy się dopiero na swoim organizmie, bo jestem początkującym. Dobra, a jaka kategoria wzrostowa? Do 178, bo jestem, prawdę powiedziawszy, dosyć niski, co pewnie widać. Normalnie mam 174, ale coś się dzisiaj skurczyłem i było 172,5, nie wiem jakim cudem, musiałem ugiąć nogi. Dobra, słuchaj, według mnie naprawdę jest mega. I jakie plany na przyszłość? Bo tu musisz lecieć dalej, nie ma innej opcji. No, na pewno będę ćwiczył dalej, bo sprawia mi to przyjemność. Zacząłem w ogóle robić to dla siebie pomysł. Wystartowania w zawodach wyszedł jakieś 6 tygodni temu. Robiłem po prostu normalnie formę na wakacje. Dowiedziałem się, że w miarę terminy się będą zgadzać. To troszkę, że tak powiem, zaostrzyłem dietę i przygotowałem się do zawodów. A plany na przyszłość to po prostu dalej ćwiczyć i nie wiem, może wystartować jeszcze w jakichś zawodach. Jeżeli dzisiaj w miarę dobrze pójdzie, to na pewno spróbujemy. Pójdzie na pewno dobrze. Jak na debiut wyglądasz naprawdę niesamowicie. Słuchaj, jak szły przygotowania? Co było takiego najtrudniejszego w tych przygotowaniach? Najtrudniejsze? W przygotowaniach to nic. Dieta, sama przyjemność. Ostatnie dni były troszkę, nie, bo naprawdę miałem bardzo dużo kalorii. 3700 miałem przez praktycznie cały okres redukcji. Także nie czułem się ani zmęczony, ani jakiś osłabiony. Dopiero pod sam koniec zacząłem ucinać kalorie. Delikatnie, stopniowo dodawałem aeroby. I całe przygotowania czułem się świetnie dopiero pod koniec. Wiadomo, jak zaczęło się troszkę ucinać węglowodanów, to już troszkę energia zaczęła spadać, ale i tak... Cały czas się wławią przez mikrofon. O kurde. Przepraszam. No dobra, spoko, leć. No nieźle. To będzie najlepszy wywiad. Chyba mu przeszkodziliśmy trochę, no. O kurcze, no to mam nadzieję, że mu nie przeszkodzimy w zwycięstwie. Ale jak, poważnie? Dobra, później go jeszcze złapiemy. Witajcie, minęło jakieś 30 minut, znowu jest z nami Michał. Wtedy jak go tam wołali, to była dekoracja jego kategorii, udało mu się wygrać. Przepraszam, że uciekłem. Wygrał. Wygrał swoją kategorię, ale dodatkowo przed chwilą wygrał również Open. No i Michał, jak się czujesz? Debiut. I takie zwycięstwa? Jak to smakuje? Bardzo smacznie. Jestem bardzo, bardzo zaskoczony przede wszystkim. Smakuje przede wszystkim lepiej niż lody, lepiej niż wszystkie cheaty. Może mamy weźmiemy też na wywiad, tu jest cały team. Trener, ciocia, kolega i pan, który uratował mnie przed utratą formy. A reszta rodziny uciekła. Ogólnie przyjechałem z rodziną i z przyjaciółmi. Jest mama z drugim pucharem. Tu można pokazać cały team mój. Tak, cała rodzina. Tam panowie, którzy ocalili mi dzisiaj rano życie. Dziękuję bardzo. Jeszcze tato. Duży team, całą rodziną, żeśmy na wakacje od razu przyjechali. Super, jesteś całym team. Zapraszamy tutaj tych dwóch panów, może powiecie coś o tym ładowaniu, tak? Były problemy z ładowaniem. Trener. No więc powiesz nam, co było nie tak i co naprawiliście? W sensie w formie dzisiaj, czy tak, tak ogólnie? No to tak trochę Michała podlało i no dość mocno wypłaszczyło i w zasadzie byliśmy zawiedzeni, ale podjęliśmy decyzję, że... No zaryzykujemy i załadowaliśmy bardzo dużo węgli prostych, jakieś takie słodycze, lody i tak dalej, no i się udało, to tak w skrócie. A z czego to leciało? Coś smacznego? Lody smaczne, dżemik, a tak to wafle ryżowe jeszcze,
W zasadzie dżem i lody tylko były smaczne. Dobra, czyli dżem, lody i wafle, to ci uratowało życie, tak? Dobra, i co? Ile masz lat? Bo myślę, że to jest ciekawostka. Wszyscy obstawiają pewnie, że jesteś starszy ode mnie nawet i od tutaj Tomka, a masz? Rocznik 94, 21 lat. Super, chłopie. Dobra, no to mów teraz co dalej, no bo według mnie tutaj obowiązkowo musisz się gdzieś pokazać i to już całkiem za niedługo. Mistrzostwa Polski Juniorów, październik, co ty na to? Zdecydowanie rozmyślam. Nie chcę jeszcze mówić na 100%, ale tak sobie rozmawiałem właśnie z trenerem sztabu i doszliśmy do wniosku, że jeżeli dobrze mi pójdzie ten debiut w Sopocie, to mogę spróbować się na troszkę, że tak powiem, poważniejszej scenie. Bo nie chciałem sobie robić wstydu na początku i wolałem zacząć od mniejszych zawodów i, że tak powiem, obiektywnie popatrzeć na swoją formę. Najpierw się sprawdzić, tak, że tak powiem, na mniejszej scenie. Nie chciałeś sobie robić wstydu. No ludzie, spójrzcie, on mówi, że nie chciał sobie robić wstydu taką sylwetką, nie? No, zawsze się wydaje... Ale ciągle stoi bokiem, żeby talia była węższa. Tak, tak. Nie, bo normalnie mam szeroką, dlatego staram się ukryć. Przede wszystkim zawsze tak jest, nie wiem, pierwszy raz w ogóle startowałem, ale tak mi się wydaje. Rano jak jest między tymi wszystkimi zawodnikami, wszyscy się wydają bardzo pełni, bardzo susi. Jak się patrzy w dół na siebie, to traci się troszkę pewność siebie. I dzisiaj troszkę tej pewności straciłem, postresowałem się, wypłaszczyło mnie, ale się udało na szczęście. Ale teraz pewność siebie na pewno wybiła w górze. Zwycięstwo w debiucie dodaje duże pewności siebie, to na pewno. Tak. Dobra, słuchaj, więc październik, widzimy się w październiku i ja tutaj szczerze ci powiem, że na Mistrzostwach Polski Juniorów będą eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorów. I tutaj z taką sylwetką według mnie to powinieneś w to celować. Dziękuję i bardzo. Mieć nadzieję. Dzięki. Zobaczymy się w październiku na pewno. Dla mnie jest mega, na pewno się spotkamy. Kuba, chcesz coś jeszcze dodać? Myślę, że powiem tak, na pewno się spotkamy. Taką mam nadzieję. Dobra. Aby nie w tej samej kategorii. Nie. Przedstaw się jeszcze raz, żeby wszyscy cię zapamiętali. Michał Grygowicz i zapraszam na mojego fanpage'a. Jeszcze o nim usłyszymy. Na pewno go jeszcze spotkamy, jeszcze o nim usłyszymy. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dobra, witamy wszystkich fanów Sixpack TV. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania. Hej, to jeszcze raz. Jeszcze raz.